Madzia, ja jestem dość dobrze wychowanym człowiekiem, mimo że tego może za bardzo nie widać na pierwszy rzut oka, ale do dobry obyczaj i dobre wychowanie nakazuje takie właśnie, takie no bliższe przedstawienie się, zwłaszcza, że mamy mieć tutaj ze sobą kontakt przez cały dzień. Otóż, drodzy Państwo, jest taki piękny dowcip, którym ja staram się właśnie, na bazie którego ja staram się właśnie przybliżyć swoją sylwetkę, no co, kto to jest Maciek Wisławski. Otóż, drodzy Państwo, przylatuje papież do Nowego Jorku wiele lat temu, to oficjalne powitanie na lotnisku, no i potem już ten kierowca, który zabiera papieża do takiej bardzo szybkiej, eleganckiej, ekskluzywnej, bardzo mocnej limuzyny, no papież mówi: słuchaj synu, wiesz co, może dałbyś mi się przejechać, ja tak nigdy nie mam okazji pojechać takim szybkim, dynamicznym samochodem, macie takie świetne autostrady w tej Ameryce, daj mi się przejechać. No to ten kierowca przeznaczony do papieża mówi: dobrze, Ojcze Święty, proszę bardzo. Zasiadł papież za kierownicą, wyjechali z tego lotniska, no i tak ten papież rzeczywiście tak pasjonuje się tą rajdą, tą jazdą, tak przeżywa tą jazdę i tak 50, 70 mil, 90 mil, 100 mil. No i oczywiście natychmiast zaraz wyskakuje nie wiadomo skąd, jak spod ziemi, jak królik z kapelusza, policja amerykańska, ta taka od ruchu drogowego, czyli po angielsku traffic guard. No i słuchajcie, i gość zobaczył, kto za kierownicą, i odchodzi parę kroków od tego samochodu i przez radio łączy się ze swoim szefem. Mówi: szefie, mam poważny problem. Co się stało? Pyta szef. Szefie, zatrzymałem kogoś bardzo ważnego. No ale co, no co, kogo? No, no burmistrza Nowego Jorku zatrzymałeś? Nie, szefie, ktoś znacznie ważniejszy. No co, no nie powiesz, że gubernatora stanu? Szefie, proszę mi uwierzyć, ktoś jeszcze ważniejszy od gubernatora stanu? No nie mów, że prezydenta USA zatrzymałeś. Szefie, ktoś jeszcze ważniejszy, bo jego kierowcą jest papież. I drodzy Państwo, ja tak właśnie na kanwie tego dowcipu tak zawsze przedstawiam, czy przybliżam może moje nazwisko, moją sylwetkę poprzez moich kierowców. Otóż, drodzy Państwo, na pewno znacie nazwisko, no fenomenalny kierowca, ośmiokrotny mistrz świata.